Nie będę oczywiście powtarzała to, co pan prezydent powiedział, bo tych działań było bardzo dużo i nasze są spójne z działaniami prezydenta. Tylko zacznę może od tego, jak przebiega nadzór nad kwarantanną i jak przebiega nadzór epidemiologiczny. W niedzielę po północy wprowadzono obowiązek zgłaszania się osób, które przekroczyły granicę Polski, obojętnie z jakiego kraju, zgłoszenie do sanepidu i obejmuje te osoby obowiązek objęcia obowiązkową kwarantanną domową. Podkreślam, domową. Takie są zalecenia premiera, takie są zalecenia wojewody i musimy się do nich zastosować. Do chwili obecnej, na dzień dzisiejszy, zdajemy meldunki do godziny 10 do wojewódzkiej stacji, do prezydenta Suwałk i do policji na temat liczby osób objętych kwarantanną. Na chwilę obecną, na dzień dzisiejszy rano, tych osób objętych kwarantanną było 24. Policja ma większe liczby, ponieważ policja szybciej otrzymuje od nas zgłoszenia. My mamy tylko zarejestrowane te osoby, które się do nas same zgłosiły. Te osoby wszystkie, które przekroczyły granicę w niedzielę po północy, te osoby wypełniły na granicy karty lokalizacyjne, wskazując jednocześnie miejsce, gdzie będą odbywać kwarantannę. I w tych miejscach policja sprawdza, czy ta kwarantanna jest realizowana zgodnie z procedurą. Na dzień dzisiejszy rano do godziny 10 41 osób aktualnie było objętych nadzorem epidemiologicznym. Nadzór epidemiologiczny polega na tym, że to są osoby zdrowe, które powróciły wcześniej z zagranicy do północy w sobotę. Jeszcze obejmowaliśmy nadzorem oraz te osoby, które pozostają w wspólnym zamieszkaniu z osobą objętą kwarantanną. Także tych osób jeszcze jest niedużo i obywatele nasi mieszkańcy jakoś wybiegają, dowiedzieli się o tej obowiązkowej kwarantannie. Gromadnie, bardzo licznie wrócili jeszcze w sobotę. Mieliśmy telefonów mnóstwo, no tu pan prezydent może mówi, że nie były odbierane. No nie były, bo każdy dzwoni, że wraca, zgłasza się, bo był taki obowiązek. No trzeba udzielić porady, jak ma się zachować, jakie należy, musi przyjąć zasady, jak się zachować, kiedy zgłaszać do nas problemy i tor postępowania. No szczerze mówiąc, proszę państwa, w sobotę to działaliśmy, no oczywiście po południu, po 15 zdalnie pracujemy na dwa telefony. Ja osobiście nie miałam kiedy zjeść. Bardzo, bo śpieszyli się, żeby właśnie przed północą przekroczyć granicę. Ci, co już wrócili po północy, zostają objęci obowiązkową 14-dniową kwarantanną. Warunki kwarantanny są w zasadzie może różne, ale większość zorganizowała sobie z rodziną. Na przykład osoba, która miała dojechać do miejsca, w które wskazała w karcie lokalizacyjnej, gdzie będzie odbywała, rodzina już opuściła mieszkanie, pojechali do swojej rodziny, żeby nie mieć kontaktu. I teraz taka osoba objęta kwarantanną ma obowiązek przebywać w domu przez 14 dni, ma zakaz wychodzenia z domu. No musi oczywiście poprosić kogoś o obsługę, zrobić zakupy, ktoś musi donieść te zakupy. Oczywiście nie kontaktują się osoby, zalecenia są takie, wyraźnie to mówimy w rozmowie z osobami tymi, aby zerwali wszelkie osobiste kontakty
ze znajomymi, z rodziną na ten okres obserwacji 14-dniowej. Tak samo osoby objęte nadzorem epidemiologicznym. One mogą poruszać się, mają swobodę poruszania się, nie ma zakazu, aby się przebywali stale w domu, ale też no, muszą unikać miejsc, gdzie przebywa większa no, grupy ludności, zrobić zakupy, wyprowadzić psa do pracy, pojechać, przyjechać i przebywać w domu. No, widzimy zresztą, że ulice są pustawe trochę u nas. Samochodów jest dużo mniej, bo jednak ludzie przestrzegają tych zasad. Warunki do kwarantanny, jak wspomniałam wcześniej, są różne. Większość no, wróciła do domu i zajmuje całe mieszkanie, nie ma problemu. Ale jeżeli takich warunków nie ma, trzeba wygospodarować jeden pokój dla takiej osoby. On musi być zaopatrzony w środki dezynfekcyjne, w kosz na śmieci, no takie rzeczy, żeby ta osoba kwarantannowana nie musiała za dużo wychodzić. Nie ma przeciwwskazań, aby no minister zdrowia, główny inspektor sanitarny, nie ma przeciwwskazań, aby mogły te osoby korzystać ze wspólnej łazienki czy kuchni. No może kuchnię to można jakoś ograniczyć, no łazienkę, toaletę to niestety w mieszkaniach, w blokach mamy jedną, więc zalecenia są takie, aby osoba, która skorzysta, każda osoba, to znaczy mieszkańcy muszą się zaopatrzyć w środki dezynfekcyjne we własnym zakresie. Każda osoba, która skorzysta z toalety, dezynfekuje po sobie deskę sedesową, krany, wannę, umywalki, klamki i wraca do swojego pokoju. No i no niestety trudne może są, to są warunki, ale 14 dni musi tam przebywać. Raczej unikać krzyżowania się dróg w korytarzu, uprzedzić na przykład, że chce wyjść, żeby rodzina się usunęła. No bliski kontakt tu jest, tak, bliski kontakt to jest przebywanie z osobą w odległości 1,5 do 2 metrów. To znaczy nie zaleca się przebywania do 2 metrów. Im dalsza odległość, tym lepiej. Także porozmawiać można oczywiście, ale nie taki bliski kontakt. 24 na dobę, tak? Tak, tak. To nas wszystkich. Zresztą całe społeczeństwo jest zalecenia takie. Nie utrzymuje tak, bliskość nie. Zresztą widzimy, jak my tutaj dzisiaj jesteśmy usadzeni. No i bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Dezynfekujemy ręce. Wiele zakładów produkcji, wiele zakładów, sklepy, biura powprowadzały właśnie procedurę, że każdy klient wchodzący dezynfekuje ręce. Pracownicy wchodzący do biura również do pracy dezynfekują ręce. Niektóre zakłady też, osoby, które powróciły wcześniej już z zagranicy, jeszcze do soboty, wprowadzały zakaz. No, to znaczy pracodawca kazał im siedzieć w domu. No różnie to było realizowane. Albo musieli wziąć zwolnienia lekarskie, albo urlop. No bo nawet atmosfera wśród współpracowników zrobiła się niezdrowa, ponieważ wiedzą, że osoba wróciła, oni nie chcieli z nimi pracować. Także takie przepisy nawet życie wprowadziło. Właśnie, że wiele osób siedziało w domu. Przybywało okres 14-dniowy nadzoru epidemiologicznego w domu. Chociaż nie było, bo byli zdrowi, nie było przeciwwskazań, aby pracowali. Osoby, które były objęte nadzorem epidemiologicznym, żadna osoba z tych osób nie zachorowała. Nie znaczy nawet, no może jakieś takie objawy dzwonili do nas z poradą, co robić. Oczywiście w tych przypadkach, no oczywiście wywiad był przeprowadzany, szczegółowy i do lekarza w pierwszej kolejności do lekarza rodzinnego o udzielenie teleporady i ewentualnie e-receptę, o wypisanie e-recepty i zwolnienia lekarskiego. Lekarze rodzinni
wprowadzili procedury i one w większości placówek działają. No niestety mamy komunikaty, że właśnie lekarze donoszą, że czegoś brakuje, czy no niewydzielone drogi dla chorych, no brak tej organizacji. No za to to już my nie odpowiadamy, to każda placówka ma swojego dyrektora, ma swojego kierownika, on musi zorganizować tak warunki dla pacjentów, aby dla personelu i innych oczekujących były bezpieczne. Tutaj bardzo dobrze układa nam się współpraca z oddziałem zakaźnym, informujemy siebie. Przyjmują jakiegoś pacjenta z podejrzeniem, my już od razu wiemy. Informują nas, czy pobierają wyniki do badań, pobierają badania w kierunku koronawirusa. Były pobierane takie badania, wszystkie wyniki są ujemne na dzień dzisiejszy, no ale oczywiście nie spodziewamy się, że będzie tak cały czas. W naszym województwie już są dwa przypadki, dzisiaj był jeden, teraz już dwa. Wiemy, że dotrze i do Suwałk, bo bardzo dużo ludzi wraca. A sytuacja na zachodzie robi się coraz bardziej dramatyczna. Im więcej przypadków, tym większe no, ryzyko, że dotrą i do nas. No oby było jak najmniej, bo panika wśród ludzi powstaje. Uspokajamy. Musimy przede wszystkim, proszę Państwa, zadbać o siebie. Sami o siebie musimy zadbać. Pilnujmy tego, no tych takich zasad. Często myć ręce, częściej niż to robiliśmy przedtem. Mydło, środki myjące, detergenty są niszczą wirusa, koronawirusa. Dodatkowo może być przeprowadzona dezynfekcja rąk albo dezynfekcja w ton rąk, jeżeli nie mamy możliwości umycia. Na przykład proponuję, aby w samochodzie był taki pojemniczek, w pracy sobie na biurku mieć, bo przyjdzie klient jakimś tam, no jeżeli są biura, gdzie jeszcze klienci są przyjmowani, gdzieś tam zdezynfekować. Nie utrzymujmy tych bliskich kontaktów. W tym okresie ograniczmy albo zrezygnujmy z wizyt u znajomych i nie zapraszajmy nikogo do domu. Musimy telefonicznie się kontaktować. No dziękuję. Jeżeli mają Państwo pytania, to proszę bardzo. Jest Pani na pierwszej linii frontu, dlatego pytania, które do mnie dotarły, ale potwierdza się to, co Pan Prezydent mówi, to co Pani. Zdiagnozowaliście Państwo problem dodzwonienia się do sanepidu. Z tego, co słyszałem, jest tu Pani problem, Pana Prezydenta. Słyszę o problemie, a nie widzę propozycji rozwiązania. Jakie Pani ma oczekiwania, jakie propozycje, jak możemy w tym zakresie pomóc? To pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Cieszę się, że mieszkańcy się z Państwem kontaktują, bo to jest bardzo dobrze. Tylko przykładowo, strona sanepidu w Augustowie nawet na Facebooku już funkcjonuje i to funkcjonuje dobrze. Pytanie, jakie Pani ma oczekiwania, czy jakie propozycje, czy jakie potrzeby w zakresie funkcjonowania także tej drogi, z której mieszkańcy mogą skorzystać. Czyli moje dwa pytania dotyczą więc większej skuteczności kontaktowania się z mieszkańcami i pozyskiwania od Państwa, a w szczególności od Pani tych informacji. Proszę nie kichać przynajmniej w tym czasie. I jeszcze jedna kwestia, czytam pytanie, które do mnie mailowo dotarło, bo też proponuję, żeby tą drogą się maksymalnie kontaktować w tej chwili. Czy pracownicy sanepidu kontrolują, jak wykonywane są aktualne obowiązujące zalecenia sanitarne, na przykład w sklepach i punktach usługowych? I bardzo proszę o te kwestie ustosunkowanie się. Kwestia pierwsza, komunikacja. Działały do tej pory u nas trzy telefony, jeden stacjonarny do godziny 15. Epidemiologia i inne działy włączyłam od poniedziałku, tak już zalecenia były, aby przeszkoliliśmy inne osoby z innych działów. W epidemiologii pracuje czterech pracowników, po prostu w jednym pokoju nie sposób odbierać dwóch telefonów, czy trzech nawet własnych komórkowych, bo gdzieś tam jeszcze kontakty są inne własne komórkowe. Harmider robi się, także wprowadziłam to, aby przeszkoliliśmy inne osoby z innych działów, aby włączyły się do pomocy.
I te osoby odbierają również telefony, pomagają i inne, i będziemy stopniowo coraz więcej ich obowiązków na inne osoby wprowadzać, ponieważ są zawieszone do odwołania planowane kontrole w zakładach różnych, także pracownicy jakby trochę mają więcej czasu, ale z drugiej strony zmniejszyła się załoga, ponieważ część osób, a u nas jest zakład taki, że więcej kobiet pracuje, od poniedziałku korzysta z wolnego w związku z zamknięciem szkół. Także przez 2 tygodnie troszeczkę będziemy mieli, mamy zmniejszoną obsadę. Kilka matek poszło właśnie skorzystało z tej formy opieki. Dwa telefony komórkowe całą dobę były czynne. Telefony były podane, są podane na naszej stronie, na stronie Urzędu Miejskiego. No dzisiaj wyszło, że może rzeczywiście, bo rozmowa taka, jak ktoś zadzwoni, oczywiście trwa kilka minut. I ja osobiście i zaleciłam też osobie, która zawsze ten telefon drugi jest przechodni. Ja jeden mam sama cały czas, odbieram. Zawsze odzwaniamy, bo w czasie rozmowy, jeżeli ktoś zadzwoni, to odzwaniamy potem do tych osób, jeżeli w międzyczasie sami nie zadzwonią. No dzisiaj tu z prezydentem ustaliłam, że aby dla naszych służb tutaj na miejscu, bo jeżeli ja podam do wiadomości publicznej, Następny telefon, to znów wszyscy będą dzwonić. Podałam własną komórkę, własny telefon, bo ja i tak już noszę 2 aparaty. Jeżeli ja rozmawiam przez jeden, prywatnie mi zadzwoni jeszcze jeden, to ja tak samo muszę tu się rozłączyć i nie odbiorę wszystkich naraz. Także będę przerywała rozmowę z prośbą, jeżeli mieszkaniec zadzwoni, z prośbą o zadzwonienie później albo ja oddzwonię, a tu będę załatwiała sprawy ze służbami, z policją, z prezydentem, z zarządzaniem kryzysowym, czy ze strażą, czy z pogotowiem, bo tu i z szpitalem zakaźnym, bo tu takie najczęstsze kontakty. Uważam, że nie stoi, nic nie przeszkodzi, nic się nie stanie, jak ta moja własna komórka wśród państwa będzie tu krążyła. Ona nie będzie podana do publicznej wiadomości. Sytuacja za jakiś czas ustabilizuje się, czy zmniejszy się ta groźna sytuacja, telefony nie będą potrzebne. Przepraszam, proszę przypomnieć. A strona internetowa. No, strona internetowa, umieszczamy aktualne materiały, które otrzymujemy z GIS-u, czy z wojewódzkiej stacji, takie, które dla mieszkańców są przydatne i z których mogą zasięgnąć jak najwięcej informacji. Facebooka nie mamy. To nie było to takie wcale wskazane, wskazane. Nie było to potrzebne do tej pory, ale pomyślimy o takim rozwiązaniu. Czy jeszcze jakieś pytania? Na wszystko odpowiedziałam. Blokujemy 2 telefony w tej chwili, jak rozumiem. Słucham? Tak? Blokujemy 2 telefony, jak rozumiem teraz. Bo nie odbiera w tym czasie pani. Nie, ja w tej chwili mam wyłączone, bo jak jestem, ale ja wyjdę wyjdę stąd, to ja podzwaniam, bo ja jest, mam, tak, no. Dziękujemy serdecznie. Niestety tak jest, bo jak jest, uczestniczę tutaj, to jak odbiorę telefon, to ciągle bym musiała odbierać niestety.